Siemanero, witam wszystkich w premierowym odcinku otwierania case'ów na moim kanale. Zobaczymy, czy tak jak Izakowi nic nie wypada, tak też będzie u mnie. Do otwarcia, jeśli dobrze pamiętam, tak, dwie chromy, dwa feniksy, skromnie, bo skromnie tak zaczyna chyba każdy, jeśli chodzi o otwierania case'ów. Nie ma co się pierdzielić, trzeba otwierać case'y, tak? Zobaczymy wobec tego. Co słychać w pierwszej, cóż my to mamy? W pierwszej chromie dwójeczce. Gdyby wypadło mi coś ciekawego, a ja bym tego nie nagrał, chyba bym się zabił. Zaczynamy, lecimy z pierwszym case'em. No. Hyper Beast, Hyper Beast, Hyper Beast. Origami. Super. Rewelacja. To nawet chyba nie jest nic warte. No, zobaczmy wobec tego. Otwórzmy sobie Feniksa. Robimy tak raz, tak? Tu mamy Asimowa. Czy będzie Asimow? Czy będzie Asimow? Nie. Burza piaskowa. Super. No, zostały nam dwa klucze. Szału nie mamy. Następna chroma dwójeczka. Lecimy. No, ja już tam coś przeleciało. No, ale ja mam... Gale Echo, fioletowy skinik, zawsze na propsie. Zawsze coś, czego nie miałem. Zobaczymy. Przetestowany w boju. Czy to jest coś w ogóle warte? No, szał nie mam, 2 euro. Ale zawsze coś. Zawsze mamy tą opcję, że pierwsza rzecz nam wypadła. Ciekawa. Z innym skinem niż tutaj widzicie. Co nam zostało? Został nam Feniks do otwarcia, tak? Mam jeszcze jednego Feniksa. A może tutaj Asimow, co? Może? Nie? UMP Kaper, ale ze Star Trekiem, tak? No cóż, no szału nie ma. Opening taki słaby. No ale cóż, no zawsze pierwszy. Zawsze mam to już za sobą, jeśli chodzi o kanał. Każdy rozdziewiczał swoje openingi, jeśli chodzi pewnie o taką lipę. A Izak, 700 skrzynek bez kosy. Pozdrawiam, Izak. Ja chyba czuję, że jak będę otwierał 700 skrzynek, to też bez kosy. Także bez lipy. Chyba, że ewentualnie mamy tu coś jeszcze ciekawego. Breakouta. Może uda nam się otworzyć jeszcze jednego breakouta. Zaraz tutaj to potwierdzimy. Dodamy sobie jeszcze tak. Jeszcze jednego breakouta sobie tutaj sobie strzelimy. W sumie będziemy mieli nawet na dwa breakouty. A co tam? Dobra. No to co? To jednego breakouta mamy. A czy tam były dwa breakouty, jeśli chodzi o skrzyneczki? No kurczę, nie tu. Mamy dwa breakouty? Mamy dwa breakouty. To jeszcze jednego breakouta będziemy mogli sobie... To za chwilę kluczek kupię. No może tutaj, Cyrexik. Bardzo fajny, bardzo fajna M4-eczka. Co wy na to? Nie? SSG otchłań. No cóż. Ale chociaż... Przetestowany w boju. No cóż, no szału nie ma. No i ten jeden... Jeden breakoutik... Na tyle nas jeszcze stać, ale widzę, że chyba będzie nas jeszcze stać na jeden klucz. O matko, przeleciał Asimow. Pustynny szturm. Negev. Da. Jeszcze w kolosalnie dupnej ślady używania. No, super. Ile kosztuje wobec tego kluczyk do tego tatuszka? No nie, to już chyba nas nie będzie stać. Nie, nie będzie nas już stać na ten kluczyk. Także 6 case'ów mamy za sobą. Jakieś tam grosze mi zostało. Coś tutaj piszą do mnie, czy gram. W sumie co, zaraz zagram. Przetestuję sobie Gale'a. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych case'ów, bo na pewno będą otwierane na moim kanale. Kanał rozdziewiczony, skrzynki rozdziewiczone. Też w sumie chyba już otwierałem jakieś case'y kiedyś. A też wypadło gówno, więc szału nie było. Zapraszam ponownie, śledźcie kanał, subskrybujcie, łapki w górę na zachętę dla kolejnych kluczy.
Chociaż Gaben jest grubą świnią i nie rozdaje ludziom prezentów od tak. No cóż, siema.